Hej, moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, właśnie kończymy terraformację na etapie niebieskiego nieba. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. No jest już znacznie, znacznie niebiesko. Ewidentnie. Za chwilę będziemy mieć już właśnie ten etap gotowy. Więc przy okazji zobaczmy sobie, jak stoją w tej chwili nasze surowce. Mamy troszeczkę tytanu i reszty, więc sobie od razu to odłóżmy, chociaż chyba nie mamy miejsca na to. Może jakaś segregacja? Dobra, jak wygląda nasz stan terraformacji? Udało się zrobić chyba trochę wierteł, prawda? Jak tam nam rosną? Jest, mamy niebieskie niebo, teraz robimy sobie chmury. I odblokowaliśmy sobie kolejne przedmioty, to jest w sumie pożądane. Nie no, jest ładnie niebiesko, naprawdę bardzo ładnie niebiesko. Zobaczmy, jak wygląda interfejs. Zaawansowana stacja rzemieślnicza, to mamy nowe. Szafki też mamy nowe. Zobaczmy w ogóle, co my tutaj mamy do zrobienia. Kolektor wody atmosferycznej, o to też byłoby fajne. Plecak T5. Kolektor wody z jeziora, tego jeszcze nie mamy. Biomasa ekranowa, też nie mamy tego. Rozsiewacz trawy, doniczka. Ogrzewacz T4, rozsiewacz drzew. No, tutaj jest dosyć mało tego. Biokopuła, idealne miejsce do uprawiania roślin, generowanie O2. O kurde, czyli tego jest więcej, a ja nie zauważyłem. Generator alg, biodom. Jakieś większe budynki. Szklana podłoga przedziału mieszkalnego, to spoko. Ekran transmisji, też sobie to musimy zrobić teraz. Ekstraktor rudy, czyli musimy jak najbardziej teraz zmodyfikować ciśnienie, ponieważ odblokuje nam to reaktor jądrowy T1, to jest spoko. I tu dalsze ekstraktory rudy, ale nie widzę, żeby tu były jakieś większe moduły mieszkalne i troszeczkę tego się obawiam. Troszeczkę tego się obawiam, ale czekajcie, bo ja coś tutaj z tą terraformacją pokrzeczyłem. Ja tego nie sprawdzałem, ja chyba to tylko sprawdzałem. Kolektor wody, biomasa, rakieta rozsiewająca, manipulator DNA, pręt superstali, superstopu, przepraszam, filtr wody, inkubator, teleporter. O kurde, teleporter nawet jest. Kwarc pulsarowy, termo, jądrowe ogniwo energetyczne. Już tu nic nie ma więcej, rozumiem. Czyli możliwe, bo mówię, ja tylko o tym słyszałem. Ten przedział mieszkalny być może możemy tylko odblokować poprzez te chipy, które mamy. Dobra, to potrzebuję do kolejnej szafki. Bo ja bym sobie już podzielił mniej więcej to na żelazo i tak dalej. Jednego żelaza nam brakuje. Akurat jest tutaj. Zróbmy sobie kolejną szafeczkę. To się ładnie snapuje. Bardzo mi się to podoba, jak to się snapuje. I tak, tutaj możemy to nazwać budowlane. Albo nie. Budowa? Budowa. Niech będzie. A w sumie tutaj wszystkie są budowy. Inne materiały. Dobra, i tak, żelazo sobie wyciągnijmy stąd. Znaczy, nie, czekajcie. Dobrze, tutaj było żelazo. Resztę stąd wyciągamy. Zróbmy sobie delikatny porządek, bo to ewidentnie nam nie służy. Dobra, to będzie siedzieć tu. Iryt i resztę sobie oczywiście pochowamy w tym miejscu. No i git. I mamy jakieś tam przynajmniej w małym stopniu. Rozsiewacz trawy, odblokowano. Świetnie. Butelka wody, nie mamy znów jedzenia. Musimy na 100% zrobić kolejne porcje żywności, no bo no nie wyrobimy z tym. Ewidentnie z tym nie wyrobimy. Podobstwa żywności, aluminium, żelazo, butelka wody. Okej, okay. Aluminium, nawet dwa. To nawet dwa. Dwa żelaza i jeszcze musimy wziąć jeden lód. Jeden lód, zrobić sobie butelkę wody i zrobić tutaj dwa rozsiewacze, nie rozsiewacze, hodowce żywności. Dwa razy hodowca żywności to jest priorytet w tej chwili dla nas, bo inaczej zdechniemy z głodu. Dobra, musi być ładnie. Jak będzie tu. No i dobra. Czy mamy dwa bakłażany? Grzybnia, nasiona fasoli. Albo nie, wiecie co?
No, posadźmy sobie wszystko. Tak się na te bakłażany skupiłem. Dobra, grzybnia jest. No zobaczymy, co to w sumie daje, bo ja nawet nie testowałem tego niestety. Dobra. I siadło nam energia. Siadło nam energia. Co potrzebujemy do kolejnego wiatraku? Nie wiatraku. Do panelu słonecznego. Bo chyba jeszcze nie odblokowaliśmy nic z tych takich lepszych rzeczy, prawda? Tak, same wegetuby. Żelazo, magnez, krzem. Żelazo. O nie. Magnez. Krzem. Tu jest. Kobalt dwa razy i aluminium. Dobrze, to jedno aluminium zostawiłem. Bardzo się z tego cieszę. No dobra, tylko pytanie, gdzie my teraz to będziemy stawiać? Gdzie my to będziemy stawiać, bo nie mam już miejsca w sumie. No niby tu jeszcze jest miejsce. Niby jeszcze tu jest miejsce delikatne. No i pyk. I działa. Działa jak powinno. Działa idealnie. Tak przez chwilę myślałem, że mi telefon dzwoni, ale nie. O, tu jeszcze mieliśmy nasiona dyni. I to zjedzmy sobie to. Tą resztę sobie wyciągniemy stąd, bo ewidentnie, o, jeszcze jedna butelka wody niepotrzebnie. Robiłem nawet. A jeszcze tu jest lód żelazo. No ładnie. I ten iryt tutaj jest. Dobra, zbieramy to i wkładamy do odpowiedniego miejsca. Może też się troszeczkę mało miejsca robi, ale okej. Dobra, więcej żelaza. Butelka wody. Wiecie co? Ja bym sobie wziął jeszcze tą jedną butelkę wody. No nie chcę na razie jeść, kurde, no. Może nam starczy. Może nam starczy. Dobra. Co my dzisiaj zrobimy? Dzisiaj zrobimy tripa do tego modułu. Zobaczymy, co tam znajdziemy, bo jestem w sumie ciekaw, czy przypadkiem tam żadnych nie będzie skrzynek, może jakieś lepsze roślinki. Co bardzo by nam się w sumie przydało. Mamy w sumie tylko jedną kapsułkę. Nie wziąłem sobie nic. Dwa żelaza, jeden tytan. Dwa żelaza, trzy żelaza, dwa tytanu i krzem. Oj, a trzy żelaza, dwa tytanu. Dwa tytanu już mamy. Krzem. I trzy żelaza. Co by zrobimy jeszcze mniej więcej jakąś taką bazę wypadową w tym miejscu. Z krzem, żelazo. Jeszcze jedno. A tu już nie ma żadnego. Jakiś magnez, tu chyba widziałem żelazo. Ta, nie, to jest tytan. To nie jest żelazo. Mało tego żelaza się zrobiło, naprawdę. Bardzo mało. To jest krzem. Nie róbcie sobie jaj. O, jest żelazo. Naprawdę bardzo mało tych surowców tutaj jest. Musimy zrobić szybko sobie ten ekstraktor, bo bez tego to jest lipa. Bez tego to jest lipa, dobra. Przedział mieszkalny, gdzieś na wejściu sobie to zrobimy. Tu jest mostek. O, to było fajne miejsce. Oczywiście standardowo. Dobra, niski poziom nawodnienia, spokojnie, wiemy o tym. Co my tu mamy? Magnes. Magnes nas nie interesuje w tej chwili. Jakieś różne urządzonka. Teraz latarka włączona. Jeszcze musimy sobie zrobić to do transmisji przy okazji. To urządzonka. Jest skrzynka pierwsza. Jest porcja żywnościowa, nasiona Lirma. Rozłóżmy to, żeby się nie pamiętało. Rozbierz szczątki. Dobra. Tkanina, trochę tytanu, aluminium, nasiona dyni, uran, żelazo. Czyli standardowe surowce takie skrzynkowe, że tak bym to ujął. Dobra. Czy tu nic nie ma? Tu są jakieś szczątki jeszcze. Wiecie, ja od razu jak widzę niebieski kolor, to już od razu wydaje mi się, że to skrzynia, ale... Ale ewidentnie tak nie jest. O, rozbierz podgrzewacz T2. Pyk. I oczywiście coś wypadło, prawda? Czy nie? Nie, ale jest więcej skrzynek. Dobra, zjedzmy to, bo to tak jest potrzebne do zjedzenia. Weźmy sobie kolejne. Tkaninka by się przydała. Tytanu mamy sporo na razie. Aluminium mniej.
Jakieś inne berbeluchy. Rację sobie weźmiemy, tkaninę. No to aluminium bym jeszcze wziął, ale... No żelazo też jest potrzebne. Siona Lirma. Nasionka chyba jeszcze jakieś tam mamy. Może to nie jest potrzebne, ale... Uuu, chip. Chip to ja biorę na 100%. Jedno żelazo zostawiamy. Nadal twierdzę, że może z tego chipa odblokujemy jakieś nowe przedziały mieszkalne. No bo jednak te pojedyncze są dosyć słabe, no nie oszukujmy się. Kolejne. Uuu, dobra. No to jednak żelazo zostaje. Żelazo zostaje. I tu od razu widziałem też miejsce właśnie na chip. Już. Nie wiem, czy zdążę wyjść. Pewnie nie. Jeszcze się zablokuje oczywiście. Ale jednak zdążę. Szkoda mi trochę tego, no. Trochę mi szkoda. Czy ja mogę zbudować jakąś skrzynię? Skrzynia. Gdzie jest skrzynia? Jestem ślepy. A, jest niżej. Magazyn jest niżej. Jedna skrzynka jest mi potrzebna, malutka, bo... Ta duża chyba nie jest aż tak... nadto potrzebna. Dobra, jakieś berbeluchy sobie zostawimy. To bym raczej chciał zabrać. To jest mniej potrzebne. To też. Dobra, wracamy do miejsca docelowego. Więc tak, tu jeszcze coś było. Teraz patrzę, czy żadnego chipu nie omijam, no bo to naprawdę te chipy są dosyć ważne. Przynajmniej będę wiedział, że tutaj nie ma nic. Chyba, że są jeszcze jakieś skrzynie poukrywane, co jest bardzo prawdopodobne, bo słyszałem, że w tej grze są sekrety. Są podobne jakieś niewidzialne ściany. Znaczy niewidzialne ściany, ukryte ściany. Ale jeszcze żadnej nie znalazłem. Jeszcze nic takiego nie znalazłem tutaj. A. Tego się nie da się rozebrać, szkoda. Intryguje mnie to wejście. No ale nie. Tu nic nie ma. Tu niestety nic nie było. Tu chyba też nic nie będzie. Chyba, że... Nic? Nie? Nul? No to dobra, zbieramy pozostały złom. Na razie to, co zostało tutaj. Dobra, to chyba wszystko stąd. To już pewnie wszystko stąd. Dobra, wyłaź. Pytanie, czy tam nie ma nic więcej? To jest pytanie za milion punktów. To może jednak tą szafę wielką postawię. Dobra. Na razie tylko surka tu zostaje. Wyklikajmy to. Tak, to na razie zostawimy, tylko chwilowo oczywiście. Zbierzemy to. Dobra, mamy nasionka. I ja na razie bym chciał wziąć żelazo. No wiem, że potem będzie mi co innego potrzebne, ale na razie żelazo. Tu jest więcej rzeczy. Cóż tu mamy? Tam coś jest. Jedzonko, żelazo, inne tego typu rzeczy. No większy plecak by się przydał. To z pewnością. Co to jest? Żelazo. I myślę, że tutaj... Tutaj może się też dzisiaj jeszcze przejdziemy. Ale idę zanieść surowce do bazy. To jest na razie bardziej priorytetowe. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, dosyć spora jest ta mapa tutaj, naprawdę. Jestem zszokowany. Myślałem, że to będzie malutkie. Coś a la clicker, ale nie. Tu jest naprawdę dużo miejsca. No i ciekawe, co w tych dwóch chipach będzie poukrywane. Musimy więcej zrobić wierteł, to z pewnością. Tylko ta energia troszeczkę kuleje. Ta energia troszeczkę kuleje.
Bardzo bym się cieszył, jakbym znalazł właśnie większy moduł mieszkalny. Gdzie się tu stacji odkrywało? A tutaj. Mikrochip, prędkość wydobycia to 3. Narożnik przedziału mieszkalnego. No, prawie. Czyli niestety jeszcze tego nie mamy. Żelazo sobie zostawmy. Dobra. Ale. Co my mieliśmy jeszcze zrobić? Miałem zrobić wejście na górę. Żelazo plus kobalt. Czy mamy kobalt? Nie. No. Dobra, nieważne. Potem to naprawię. Żelazo plus kobalt. Kobalt. Jest to nawet jedno żelazo było potrzebne. To jest tylko tymczasowe, więc luzik. Spinaj się. O, właśnie o tym chodziło. No i te narożniki mnie bardzo irytują. Tylko tak. Jeżeli chcę przenosić na razie te solary, a tak będę chciał zrobić, to muszę się opróżnić. Muszę się opróżnić ze złomu. Opróżnię się ze złomu. To mogę zabrać, to też mogę zabrać. Przez chwilę stracimy tą energię, ale myślę, że to nic nie szkodzi. Dobra. I musimy zrobić sobie oczywiście kolejne. Chyba jakoś się nie będę zbytnio starał nad tym. Tu już nie mogę. Dobra. Bo mnie irytuje to tutaj, powiem szczerze. Mocno mnie to irytuje. A to jak sobie będą na dachu stały, to mi nie będą przeszkadzać w żaden sposób. Oczywiście drugie piętro również planuję, więc to nie jest tak, że one tu będą stały non-stop. Ciekawie. Farma fotowoltaiczna. Ups. Co daje? To tutaj. Jedynie żelazo, czyli co? Nie wiertło. Chodziło mi o energię. Gdzie jest energia? Turbina wiatrowa zużywa tylko jedno żelazo. Platforma startowa. Zaawansowana stacja rzemieślnicza. To też musimy zrobić jeszcze teraz. Tu widzę już chyba magnes. Ja chciałbym krzem. Ale dobra, zbierzemy sobie też magnes. Zbieraj to. Plułeś na krzem Shiro. Plułeś. No i masz. Tytan to nie. Odblokowano osiągnięcie Clouds in the Sky. O, już widać te chory, widać. Teraz zobaczymy, jaki jest postęp. Tu jest krzem. Zróbmy sobie tą zaawansowaną stację rzemieślniczą. Zobaczymy, co ona daje. Irytuje mnie ten brak platform tutaj. Dobra. Zaawansowana tak. Krzem, magnes, tytan i 3 aluminium. Tytan i 3 razy aluminium, które było gdzieś tu. Wow, jakie to wielkie. Jakie to jest wielkie. Reaktor jądrowy. Wow. Zbiornik tlenu T4 i plecak T4. What the fuck? Nie mamy prądu. Co potrzebujemy na reaktor jądrowy? 2 razy butelka, 3 razy super stop. I pręt uranowy. No to 3 razy super stop będziemy mieć. Butelka wody jeszcze jedna też będziemy mieć. Robiło tu. I pręt uranowy chyba też, no oczywiście, że mieliśmy. Ja mogę to zrobić? Mogę! Czy ja to mogę zrobić tu? Nie, to musi być na dworzu. Niski poziom nawodnienia, luzik. O, i mogę to zrobić też tu. Ile to daje prądu? What could go wrong? Takie osiągnięcie. 86,5, jeden reaktor. Nie, no to jest boskie. To jest boskie. Czyli co, musimy teraz robić pręty uranowe. Tylko pręty uranowe robi się z 9 uranu. No to już mnie cieszy.
Oczywiście jest tylko chwilowe, pamiętajcie. To jest tylko chwilowe. Też Ushiro to ta chwila, to się może przedłużyć. Zrobiło się? 79, 76, 75. No robi się, robi. Powoli się robi. Powoli się robi. Nie mamy wody. Bo ja wody oczywiście zużyłem. Zróbmy sobie dwie sztuki przy okazji. Wypijmy. Nie będziemy żydzić. Jak to po niektórych. Potrzebujemy no 3 razy stopu. Super stopu. Tutaj kolejne 3. Tutaj jeden pręt irydowy, ale to jest silnik do rakiet. Plecak odrzutowy T1. Pozwala latać oraz zwiększać prędkość poruszania się. Kurde. Dużo. Super stop. Jezu, ile to potrzeba. Potrzebuję kobaltu. Bo chcę przejść się jeszcze w tamto miejsce dzisiaj, żeby zrobić wam taki super naśny odcineczek z większą ilością exploringu, żebyście nie myśleli sobie, że tylko i wyłącznie siedzimy w tej bazie. No, myślę, że te 3 butelki wystarczą. A jeżeli nie, no to... Who cares? Dobra. Jeszcze tutaj te 2 wyzbierzemy. A co mi tam? Albo nawet i 3. Jeden w zapasie będzie. Kobaltu nigdy za mało. Dobra. Zróbmy dużo kapsułek tlenowych. Już niestety więcej nie ma. No więc tak to wygląda. Zjemy sobie jeszcze oczywiście. 4 kapsuły tlenowe. Huk może znajdziemy. Żelazo na bazę tymczasową. 3 żelaza, 2 tytanu i 1 krzemień, z tego co pamiętam. Chyba 1 krzemień tam był. Dobra, 2 tytanu już widzę. 2 tytanu już mamy. Krzemień też widzę. Tam chyba jakaś skrzynka jeszcze była, to żelazo myślę, że też będzie, aczkolwiek tu jest jeszcze jedno żelazo. Tam jest chyba drugie żelazo, czy to jest tytan? Tytan. To jest żelazo. Tam też było żelazo, ale mówię, wydaje mi się, że w skrzynce było, a jeżeli nie było, to leży tutaj. No i gitara. Znając życie, to ja się zgubię. Jak się zgubię, to będę miał problem. Rozbierz skrzynkę. No idziemy, no. Może coś znajdziemy. Czy jakiś nowy surowiec? Aluminium. Krzem. Plujemy na krzem. O, skrzynia. Nowy surowiec? Lód, nie. Po prostu odbija się od niebieskiego nieba. Rozbierz. To jest chyba tytan. Tak, to jest tytan. Nie, ale ja chcę iść tam prosto. Nie zbaczamy z trasy. Już się zgubiłem, ale okej. Już się zgubiłem. Tam nic nie ma chyba. O! Normalnie jak dziecko za cukierkami. Jest super! Znaczy schemat mikrochipu. To sobie zostawiamy. Dajemy na krzem, standard. Co to zostawić? Dobra. 3 żelaza mamy, 3 żelaza, więc luz. No i chyba zaraz użyję pierwszej butelki, no właśnie. Jest coś, kochani, jest coś. Nie ma krzemu, plułem na krzem. Plułeś na krzem, Shiro. To cię kurde krzem zabije. Ty dziadowy krzemie. Ale mnie krzem załatwił. Znaczy w sumie to sam się załatwiłem, ale okej. Jestem dziadowy krzem. Menda. Ale to jest wredny surowiec. To chyba też leżał, nie, to jest tytan chyba. To jest krzem. Tytan. Ale tu leżał krzem. No nic, panika mode. Standardowo.
Tam jest jakieś wejście, tylko jak tutaj wejść? To jest pytanie za milion punktów. Jak tutaj wejść? Czy tu potrzeba jakieś zrobić schody? No teoretycznie dałoby się zrobić schody, bo tu chyba jakieś schody nawet były. Ale wydaje mi się, że tutaj jest jakieś wejście. Prawda czy nieprawda? Trochę żelaza. Dwie sztuki, zrobimy sobie od razu na górze to wejście. Tak, ja lepiej mieć niż nie mieć. Okej. Okay. To jest też żelazo, prawda? Prawda. Mamy już trzy sztuki. No to jeszcze ten zasrany krzem. Nie pluję wcale na żelazo, żeby nie było. Pluję na krzem. Zasrany krzem, no. To jest krzem żelazo. Zasrany krzem. To jest krzem? Nie, to jest aluminium. Kurde, mam ostatnie miejsce. Krzem, ty zasrańcu, gdzie jesteś? To jest magnes. Tytan, żelazo, no tak, jasne. Kij mi w oko, krzem. Jasne, kij mi w oko. Dobra, to nasz raz, czy my możemy zrobić tutaj? Możemy zrobić tutaj. Powiem więcej, nawet zrobię tutaj tak ładnie. No i pyk, i ładowanko. I ładujemy. I tutaj jest super stop! Wow! Czego nie widziałem wcześniej? I chyba to są jakiegoś lag braina, wiecie? I nie zauważyłem tego super stopu. To był definitywnie lag brain. Rozbieraj te szczątki, rozbieraj. Co ile tego jest? Same szczątki, same szczątki. Dobra, super stopy oczywiście bierzemy. Jesteśmy stópkarzami. Dobra, na razie tylko to. Nasiona pestera i nasiona nulna. Nie no, to bierzemy. Tytan żelaz zostawiamy. Na razie tylko to. Mikrochip oczywiście bierzemy standardowo. Ej, no dobra, to ja już wiem, gdzie będziemy chodzić właśnie po te różne rzeczy. Kurde, dobra, kobalt zostajesz. Lirma nulna, dwie sztuki, kurde. Butelka wody. Sobie nulna weźmiemy przy okazji. A nie, bo wypiłem tu, kurde. Dobra, nulna. Masa fajnych rzeczy, kurde, kolejne nulny. Ale boję się, że jak zostawię co po niektóre rzeczy, to będę żałował, no. Ale dobra, tego nulna to bierzemy na pewno. O nie. Kolejny mikro, USB. Kurde, i znów fajne rzeczy. Znów fajne rzeczy. A, i mi w oko. Najpierw chip. Chip, 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 chip. I tu jest dalsze przejście. Co to jest? Super stop, tu jest więcej super stopu. Nie no, ja muszę tu przyjść. Definitywnie muszę tu przyjść. Ale jeszcze wziąłbym sobie ten... No dobra. Super stopy sobie biorę. Nie wiem co wziąć. Czego nie wziąć. Dobra, ryzyk fizyk. Pierdzielamy. To patrzyłem. Ale no tutaj to na pewno jeszcze sobie przyjdziemy i to nie raz. Jeszcze tak sobie zobaczę, czy tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Wow, wysoko. Ubrałem? Brałem. A fakt, że trzeba to porozbierać, to już wiele oznacza. Szybkie ładowanko, zobaczymy sobie jeszcze, co jest za tym skalnym czymś. Co my tutaj mamy? Wow, to jest naprawdę wielka mapa. Tam są kolejne szczątki. Wow. Wow, 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 a tam co jest?
Nie no, serio, tego, ta mapa jest sporaśna. Ta mapa jest sporaśna, jeżeli ta mapa będzie się zmieniać, naprawdę. A podobno się zmienia. W szczególności, że zobaczyliśmy, zobaczyłem tego update'a o insektach. Ale nie no, to jest wielkie, ta mapa jest po prostu ogromna. O kurka, wódka. Niebieska skrzynia. I tam się chyba też da wejść. Dobra, ale wracajmy. Wracajmy i w następnym odcinku już będziemy próbować dotrzeć do naszej głównej bazy. W ogóle, co tam jest? Tam są jeszcze jakieś inne rzeczy. Tam też się postaram jakoś dotrzeć. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Tak właśnie, trzymajcie się. I do zobaczenia już niedługo. Hej, hej!